Kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej poświęcone zostało Hance Ordonównie. Ryszard Eichelkraut opowiedział o znanej polskiej piosenkarce, aktorce i tancerce, której ojciec, jak się okazało, część życia spędził w Ostrowi Mazowieckiej. W żadnych materiałach o Ordonce nie ma, że ona miała ojca, że on leży w Ostrowie. W ogóle Ostrowie nie ma. A doszedłem do tego dzięki jakiemuś instynktowi. Władysław Pietrusiński, ojciec aktorki, pracował w młynie mieszczącym się przy ulicy Małkińskiej. W Ostrowi ponownie się ożenił, tu także zmarł i został pochowany na ostrowskim cmentarzu. Dokument to jest ślubu i żeby Państwu tak jeszcze przybliżyć, świadkami był jakiś Karpiński, domownik pisze, to znaczy, że musiał mieć dom. A drugim świadkiem był kościelny. Natomiast w przypadku aktu śmierci, proszę Państwa, to jest podpisany pan Pieczyński i pan Tchorek, oni byli pracownikami elektrowni. Nie wiem, czy po śmierci żony on przyjechał do Ostrowi. W każdym bądź razie nie mieszkał w Warszawie. Hanka Ordonówna, a właściwie Maria Anna Pietruszyńska, pochodziła z ubogiej mieszczańskiej warszawskiej rodziny. Ojciec był kolejarzem, a matka pracownicą domową. W wieku 6 lat wysłali swoją jedyną córkę do szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Pan Ryszard opowiedział o drodze artystycznej Ordonki, która występowała w przedwojennych kabaretach i teatrzykach literackich w kraju i poza jego granicami. Zadebiutowała już w wieku 16 lat w teatrzyku Sfinx. No i z kolei była bardzo ambitna. Kokietowała wszystkich co ważniejszych aktorów, którzy mieli możliwość postawić ją nieco wyżej. I jeden z takich panów bardzo znanych aktorów, Łast, to jest taki znany tekściarz i kompozytor, wysłał ją po papierosy. To proszę sobie wyobrazić, jaką ona tam pełniła rolę, kiedy ją wysłał po papierosy. Ona chętnie to zrobiła, ale przynosząc papierosy, znaczy on mógł napisać dla niej piosenkę. Rozczulony pan, dziecię, tak prosi, napisał. Jak już miała napisaną piosenkę, to do dyrektora mówi, ja już mam piosenkę, może pan mnie tu wystawi. Pokazał, on miał przecież 16-17 rok. I rzeczywiście puścili ją na scenę, dali jej debiut, trochę nieudany, bo jeden z recenzentów napisał, że dzieci i koty nie powinny się puszczać na scenę. Ogromną rolę w ukształtowaniu jej scenicznej dojrzałości odegrał reżyser Fryderyk Jarosy. Pod jego kierunkiem wykształciła swój niepowtarzalny styl, stając się dojrzałą artystką. Sławę przyniosło jej pamiętne wykonanie piosenki Miłość ci wszystko wybaczy z filmu Szpieg w masce. W trakcie gawędy nie zabrakło tematu bujnego życia miłosnego młodej aktorki, która miała wielką słabość do mężczyzn. Pierwszą miłością Ordonki był reżyser teatru na Pochulance Janusz Sarnecki. Gdy ten ożenił się z inną, aktorka z rozpaczy próbowała popełnić samobójstwo. Silnym uczuciem zapałała także do swojego mentora Fryderyka Jarosego, a w 1931 roku wyszła za mąż za hrabiego Michała Tyszkiewicza. Ale nawet zawarcie związku małżeńskiego nie powstrzymało artystki od nawiązywania płomiennych romansów. Ale też i przyszła propozycja z Polonii Amerykańskiej, zaprosili Ordonkę do Stanów Zjednoczonych. I wyjazd jest w Batorym wówczas i jadą z mąsią odwozi do Gdyni. No jak już podjechali trochę, to jest obiad do kabiny pani Ordonki, która dostała najlepszą kabinę na tym statku. Wchodzi przedstawiciel
dowódcy okrętu i prosi panią krabinę na obiad. Prowadzi do stołu kapitańskiego i siada przy stole obok kapitana, a z drugiej strony taki młody porucznik przystojny Jan Strzelbosz. Po obiedzie jest wypoczynek, a jest dancing. Pierwsze zapoznanie. No niedawno jeszcze pani Ordonka machała chusteczką kochanemu mężowi, a tu już jest w jego ramionach. Jest muzyka, skończyła o 12 grać, a on jeszcze mało. I chodzą przytuleni, proszę państwa, po pokładzie. Póki Batory nie odpływa z powrotem, przez 3 dni kochają się. No i wtedy się szalona miłość, która trwała do całej śmierci. Na łożu śmierci jeszcze wspominała o Stęboszu. Dynamiczny rozwój artystycznej kariery Hanki Ordonówny przerwał wybuch II wojny światowej. Mąż aktorki, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, został aresztowany, więc Ordonka podejmowała wiele prób, by uwolnić hrabiego. Tak ją kieruje, że tu i tu w tym więzieniu nie ma, nie wiedzą gdzie pan hrabia zginął, ale jej proponują występy w zespołach polsko-rosyjskich. No ona się orientuje, że tam trzeba po rosyjsku, że to są ci Polacy, którzy byli w Związku Radzieckiego, to jest tych patriotów polskich, że to nie jest ich, jej klasa, to nie jest ci ludzie i odmawia. Więc ją aresztują i wysyłają do lagru, gdzie pracuje ciężko przy budowie drogi, głupie kamienie, nosi te kamienie. Także w końcu zapada na zdrowiu, trafia do szpitala, pewnie by nic z tego nie wyszło, zmarłaby, gdyby nie Rosjanka, lekarz, też więźniarka, która ją w pewnym sensie ratuje, daje jej dodatkowe mleko. Tam powinna już dawno być wypisana z lekarza, ze szpitala, a ona ją trzyma. Wybacza ich właśnie ta umowa polsko-sowiecka. Później Ordonka wstąpiła w szeregi polskiej armii pod dowództwem generała Andersa, gdzie sprawowała opiekę nad bezdomnymi dziećmi. W wolnych chwilach powracała na estradę, występując dla żołnierzy Wojska Polskiego. Nie rezygnowała też z miłosnych uciech u boku nowych adoratorów, na przykład lekarza ze szpitala w Palestynie, jak również starych kochanków. Do Bombaju przybyła polski statek Kościuszko. No i taki ksiądz spotkał marynarza, jakiegoś oficera na ulicach Bombaju i jedny dla niego sierociniec. Na pewno by się dzieci ucieszyły, że panowie marynarze się pokazali. On, komandor, dowódca statku, mówił, przyjedziemy, owszem. No i na zapowiedzianą niedzielę przyjeżdża 3 samochody pełne marynarzy. Wśród nich pan komandor, zanim idzie kapitan, kapitanem się okazuje Jastrzębosz. No i zaciera się szalona miłość. Dwukrotnie ten Kościuszko przyjeżdża do tego Bombaju. Także oni się mogli rzeczywiście dobrze ukochać. Pogarszający się stan zdrowia zmusił Hankę Ordonówne do zamieszkania z mężem w Bejrucie i podjęcia poważniejszego leczenia. Tam też zmarła w wieku 48 lat. W 1990 roku jej prochy przeniesiono na warszawskie Powązki. Spotkanie było idealną okazją do przekazania panu Ryszardowi Eichelkrautowi odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.